Cześć, tu Mateusz z Afore Polska. W dzisiejszym odcinku powiemy sobie o podstawach magazynowania energii. Zapraszamy. Aby uświadomić sobie, czym jest magazyn energii, należy na wstępie wyjaśnić sposób działania instalacji fotowoltaicznych. Otóż instalacje fotowoltaiczne w pierwszej kolejności zaspokajają tak zwane bieżące zużycie budynku. Dopiero później, jeśli wystąpią nadwyżki, mamy do wyboru, co z tymi nadwyżkami zrobić. Możemy je oddać do sieci, jeśli jesteśmy do niej podłączeni, a dla niezależnych są magazyny energii, które te energie z nadwyżek gromadzą do wykorzystania w późniejszym czasie. Energia przechowywana jest w magazynie w postaci substancji chemicznej. W chwili, gdy chcemy z tej energii skorzystać, jest ona przekształcana, a następnie wraca do nas w postaci energii elektrycznej. Schemat jest znany, oczywisty i przejrzysty, podobnie jak schemat działania doskonale nam znanych akumulatorów. Dla kogo przeznaczony jest magazyn energii? Otóż magazyny energii stosuje się w tak zwanych instalacjach off-gridowych, czyli tych, które nie posiadają dostępu do sieci elektrycznej, oraz w instalacjach hybrydowych, które posiadają taki dostęp, jednak działają dwutorowo. Ogromną korzyścią, która wynika z posiadania magazynu energii, jest niezależność. Mowa tu o niezależności światopoglądowej, czyli takiej, że nie wszyscy z Państwa chcą być przyłączeni do sieci, nie wszyscy chcą dzielić się wyprodukowaną energią, nie wszyscy chcą współpracować z instytucjami państwowymi. Oraz mowa o niezależności praktycznej, a więc w przypadku wahań, obciążeń, przerw w dostawie prądu, posiadacze magazynów energii są zupełnie bezpieczni. Na magazyny energii decydują się przede wszystkim ci, którzy posiadają swoje gospodarstwa w odludnych miejscach. Fotowoltaika oferuje nam oczywiście możliwość produkcji i zużycia energii tu i teraz. Jednak no pamiętajmy, że tej energii potrzebować będziemy zwłaszcza wieczorem i w nocy, kiedy instalacja nie pracuje, więc tutaj magazyn jest niezbędny. Więc podsumowując, jeśli chcecie Państwo rzucić wszystko i wyjechać w Bieszczady, to nie porzucajcie pomysłu o własnym magazynie energii. Dzięki bardzo.